Hejka! Witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie zupę pieczarkową. A żeby nie było za nudno, to nasza zupa pieczarkowa będzie z pulpecikami. Mam w planach właśnie zrobić pulpeciki, proszę bardzo, 0,5 kg mięsa mielonego. Zakupiłam wczoraj. Tak, mamy dzień, ale roleta jest zasunięta, ponieważ po drugiej stronie ulicy mieszka jakiś tam sąsiad, nie znamy się, bo tu wiecie, wszystkich wkoło znam, a tam dalej nie znamy się, ale widzimy się, nie? Tak wiecie, przez okno się widzimy i on pomyśli, że ja jestem jakaś walnięta, nie? Że sobie chodzi, wiecie, w kapeluszu po domu, nie? Już pewnie mnie maza. No. Do naszej zupy pieczarkowej potrzebne są oczywiście pieczarki. Pieczarki myjemy i obieramy z tej skórki, chociaż nie zawsze trzeba je obierać, no ale moje są takie, wiecie, z promocji kupiłam. Moje, wiecie, z promocji kupiłam, no to są jakie są, nie? Trzeba obrać. Nie było innych w sklepie. Wiadomo, kalarepa, że to niby, wiecie, nasze ziemniaczki, nie? Kalarepa, seler, papryka, jedna pomarańczowa, damy połowę, że niby, wiecie, marchewka. No i co? Por! No to co? Zabieramy się do roboty. W pierwszej kolejności musimy nasze warzywa oczywiście umyć. Pieczarki obieramy i kroimy w piasterki, no to robimy. Moje pieczarki brzydkie, trzeba je obrać. Jak Wy macie ładne pieczarki, no to wiadomo, tylko myjecie. Teraz na patelnię musimy dać trochę oliwy z oliwek. U mnie w moim wypadku, u Was nie wiem co, no coś do smażenia. U mnie oliwa z oliwek, tak, lejemy oliwę z oliwek. I musimy wrzucić na patelnię właśnie te pieczarki starte na tarce w piasterki albo pokrojone, no jak tam chcecie. Ja się posłużę moim sprzętem, który rzadko używam, no ale dzisiaj niech jest. Aha, trzeba do prądu włożyć, Aga. Do prądu. Polecimy. Pieczarki starte, to teraz musimy pokroić por w piórka. No to robimy. Nasze pieczarki z porem i około łyżki oliwy musimy teraz przysmażyć na piecu, no to lecimy. Pieczarki już na piecu się smażą, a my w tym czasie musimy pokroić resztę warzyw. Na początek może weźmiemy sobie naszą podrobioną marchewkę. Tutaj mamy pokrojone w kostkę nasze warzywa. Wszystkie składniki dam Wam w opisie. Pokrojone warzywa w kostkę, zalewamy litrem wody i idziemy dalej. No to lejemy. Lewamy do naszej zupy, do naszych warzyw. Tak, lewamy do naszych warzyw. Jest. Ogarniemy trochę tu i robimy pulpeciki. No to dodajemy sól, pieprz. Ta mąka bambusowa właśnie powoduje to, że te nasze kotleciki się nie rozpadną. Pieczarki by trzeba było pomieszać, co? Czekajcie. Tyle nam wyszło tych naszych pulpecików. No to teraz tak, pieczarki przekładamy do naszych warzyw. Pieczarki przekładamy do naszych warzyw. A pulpeciki będziemy smażyć. Pulpeciki lądują na patelni. I smażymy. Patrzcie, jak nasze pulpeciki się smażą. A? Ja już tu zaparowałam, ale nie mogę włączyć opaku, bo mnie nie będziecie słyszeć. Ja robię jakieś dania z pieczarek, czy jakiś gulasz, jakaś zupa. No to właśnie dodaję magiczny proszek. A magicznym proszkiem jest? Proszę bardzo. Podgrzybki wysuszone. Ususzone podgrzybki. I właśnie te podgrzybki musimy zmielić w mleku. I to będzie nasz magiczny proszek. No, mówię Wam, daje taki aromat, zapach grzybów. Elegancko robimy. Tak, tu robimy. A tu nasze kotleciki, nasze pulpeciki. Nasze pulpeciki wyglądają tak, patrzcie. Jak już się usmażyły, to właśnie one się nic nie rozmawiają. To dla naszych pulpecików teraz musimy dać około 300 ml wody, no szklanka wody. Tak
szklanka wody i około 100 ml śmietany 30. Dajemy do młynka, mielimy. Magiczny proszek. Nasz magiczny proszek. Dobra, nasz magiczny proszek dodajemy do zupy, do naszych warzyw. Jest kurkuma, na oko, trochę sól. Teraz nasze pulpeciki musimy przełożyć do garnka. I to robimy. Przelejemy wszystko do naszego garnka, naszej zupy. Super. Zrobimy sobie jeszcze pietruszką. Wiadomo, najlepiej świeżą, ale musimy coś na ogórek. Nie. Więc damy mrożoną pietruchę. Proszę bardzo. Mamy dzisiaj mrożoną pietruchę, tak? Dajemy ogórkę, wyłączamy i zupa gotowa.